Wioletta Zaremska-Filar, witam i zapraszam na ekspres powiatu tarnowskiego. A w nim radni powiatu tarnowskiego za budżetem na 2024 rok. Będą remonty domów pomocy społecznej i ukończone boiska przy szkołach. Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Gromniku. Powstaje zakład aktywności zawodowej w Wierzchosławicach. Rada powiatu tarnowskiego jednogłośnie podjęła uchwałę budżetową na 2024 rok. Dochody prognozowane są na poziomie przeszło 257 milionów złotych, a wydatki wynieść mają ponad 262 miliony złotych. To budżet rozwojowy z rekordowymi wydatkami na inwestycje, przekonuje starosta tarnowski Roman Łucasz. Gościem programu Raport Regionu był etatowy członek zarządu powiatu tarnowskiego Tomasz Stelmach, który mówił o inwestycjach w powiecie tarnowskim. Jesteśmy na etapie rozpisania procedury przetargowej. Trwa przetarg na remont duży DPS-ów w gminie Tarnów w Nowodworzu i w gminie Zakliczyn w Stróżach. Są to zadania, które koordynuję wraz z Biurem Inwestycji Powiatowych. I jesteśmy na takim etapie, że do 14 grudnia musimy ten... Co tam się zmieni? Przetarg. No musimy po prostu zrewitalizować te dwa domy pomocy społecznej. Będziemy głównie kładli nacisk w Stróżach na wymianę kotłowni, remont po prostu budynków, sanitariaty przede wszystkim, tak żeby pensjonariusze mogli w komfortowych warunkach godnych XXI wieku korzystać ze swojej placówki. To samo tyczy się remontu w Nowodworzu. Jest to największy DPS w powiecie tarnowskim. Najwięcej pensjonariuszy też muszą mieć odpowiedni standard właśnie tych łazienek, pionów kanalizacyjnych. To wszystko musimy wymienić i po prostu na dobrej jakości zostawić do korzystania dla pensjonariuszy. Duże koszty poniesiecie? Ten przetarg, który tutaj wchodzi w grę i ten remont tych dwóch DPS-ów, o których mowa, czyli Stróże i Nowodworze, to jest ponad 4,5 miliona złotych. Jest to głównie w oparciu o promesę Polskiego Ładu, czyli Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Cieszymy się, że rząd Zjednoczonej Prawicy stworzył takie warunki dla samorządów, by można było takie duże kubaturowe inwestycje również remontowe w tego typu placówkach przeprowadzać. Nie tylko boiska z tych pieniędzy Polskiego Ładu budujemy dla młodzieży, ale również remontujemy DPS-y, które służą osobom potrzebującym. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imienia Jana Pawła II w Gromniku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Na hali sportowej pojawili się m.in. przedstawiciele Zarządu Powiatu Tarnowskiego ze Zbigniewem Karcińskim, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Tarnowskiego na czele, a także przedstawiciele władz gminnych, m.in. Bogdan Stasz, wójt gminy Gromnik oraz reprezentanci służb mundurowych. Powstaje Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach nieopodal specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Aby takie miejsce mogło działać od 1 sierpnia, Rada Powiatu Tarnowskiego podjęła uchwałę o jego utworzeniu. Po nowym roku chcemy wyłonić dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej, dlatego żeby prowadził z jednej strony nabór na te stanowiska pracownicze dla osób z upośledzeniem w stopniu znacznym lub też średnim, ale również opiekunów, księgowych, a więc cała organizacja tego personelu jest bardzo istotna, ale również organizacja tych wszystkich oferentów, bo to musimy wcześniej zbierać oczywiście, więc tutaj też jest bardzo ważna rola dyrektora, dlatego też nie chcemy tutaj, ażeby 1 sierpnia się obudzili i nie było nic, chcemy po prostu, żeby 1 sierpnia już normalnie Zakład Aktywności Zawodowej, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ruszył pełną parą ze świadczeniem swoich usług. Przypomnijmy, że Zakład Aktywności Zawodowej ma składać się z trzech form działalności: pracowni pralniczo-krawieckiej, pracowni papierniczej i pracowni ogrodniczo-porządkowej. Docelowo zatrudnienie tu znajdzie około 40 osób z niepełnosprawnościami. Placówka będzie prowadzić także nabór na stanowiska dla kadry usługowo-rehabilitacyjnej. W tej chwili mamy już grubo ponad setkę chętnych. Oczywiście oni będą podlegali weryfikacji, bo nie wszyscy do wszystkich prac się nadają. I to już będzie dokonywał oczywiście nowy dyrektor w porozumieniu oczywiście z psychologami, z osobami, które zajmują się również opieką nad tymi osobami niepełnosprawnymi. Dlatego, że te stanowiska będą wymagały z jednej strony pracy, nazwijmy to, tylko i wyłącznie na przykład czy przyniesienie dokumentów, tylko mogą być tam osoby na wózkach, natomiast inna praca będzie na przykład w pralni, będzie wymagała już takiej sprawności, bym powiedział, ruchowej, pełnej. Jak informuje starosta tarnowski, powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej przebiega w sposób planowy, zgodny z harmonogramem. Budynek powinien zostać oddany do użytku na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc.